Przed komisją weryfikacyjną staje porucznik Franciszek Maurer, lat 37, żonaty, jedno dziecko. Studia prawnicze w Krakowie ukończone w 78 roku z wyróżnieniem. W tym samym roku podejmuje pracę w resorcie. W roku 80 żeni się z Mileną Kurzepą, córką ówczesnego wiceministra spraw wewnętrznych. Natychmiastowy awans w grudniu 80 roku. 31 nagan, 18 pochwał. Dwie na wniosek ministra spraw wewnętrznych Rosyjskiej Republiki Federacyjnej. Trzykrotnie cofnięte dyscyplinarne zwolnienie ze służby, szczegółów brak. Panie Maurer, co pan zrobił w sprawie kapitana Nowakowskiego, usiłującego w 80 roku założyć wolne związki zawodowe w resorcie? Odstrzeliłem mu łeb z Mausera 7,8 mm. Może pan to wyjaśnić? Nowakowski zabił żonę i uprowadził córkę na dach, grożąc, że ją zrzuci, jeśli nie spełnią jego żądań. Jakich żądań? Rejestracji wolnych związków zawodowych i 2200 podwyżki. No i co? I wszedłem na komin elektrociepłowni i strzeliłem mu w łeb. Co tu jeszcze wyjaśniać? A, dali panu za to medal. Komuś się spodobało, że jednym strzałem z 220 metrów trafiłem faceta w skroń. Do mnie awansowali. I zaczęli zapraszać na polowania. Czy znał pan wcześniej kapitana Nowakowskiego? Studiowaliśmy razem prawo, Witek. Kapitan Nowakowski był moim... kolegą moim był. Jerzyk, na górę. Co? Co, tylu ich? Żartujesz, to tylko z ostatnich dwóch lat. Z dwóch województw. 13. Panie poruczniku, co teraz będzie? Daj to jest. Nic. Będzie tak samo. Albo lepiej. Uważaj, dziadek. Ostrożnie, dziadek. Zbierać wszystko, każdy papierek. O, pamiętam.
Miałem go już dobrze na widelcu. Znalazło się to? Tak, w antykwariacie w Hamburgu. Episkopat wykupił przez tego, jak mu tam? Zielińskiego. O, właśnie, trzymaj tam, dziadek. A co z nim? Umarł na zawał. Zimą jeszcze. Do piekła. Co robią pańscy ludzie, jest niezgodne z prawem. I informuję pana, że dziś w południe zawiadomiliśmy senacką komisję posła Kmity, która bada przypadki łamania praworządności w pańskiej firmie. Moim czym? Panie Stopczyk, niech pan nie robi z nas bałwanów. Mnie nie interesuje prawnicze gadanie, macie przestać palić akta. Niedługo pan i pańscy ludzie staną przed komisją weryfikacyjną senatora Wenzla z Chrześcijańskiej Unii Jedności. Panie kapitanie, to co z tą sprawą z Otwocka, co? Zaraz, Olo. Panie Montecki, ja przyjmuję polecenia na drodze służbowej. Zanieczko pan przed. No to ciągnąć, czy wrzucić do kosza? Panowie zaczekają w moim gabinecie, pani Irenka panów zaprowadzi. Pani Irenko. Daj pan spokój, ja znam drogę na pamięć. Trafiłbym tam z zawiązanymi oczami. Zawiązanymi to z powrotem. Myślę, że jesteś niezła dupa i chcesz mnie bardzo. Przyznaj się. Proszę przestać, bo wezwę policję. To ja jestem policja. Halo? Halo? To sprawa tego księdza z Otwocka. Przekaż do umorzenia z braku dowodów. Tak jak jest? A nie, to musisz ty jego niby córkę przesłuchać. No ja wiem, ale pomyślałem, że skoro mamy to dzisiaj spalić, to... Przesłuchaj córkę, skieruj do umorzenia. Porządek w aktach musi być, bez względu na ustrój. No, a jak mi zezna coś obciążającego? Olo, znasz to? Utonął narciarz wodny i ratownik go dmucha usta usta. Dobra, znam. To ja się śpieszę do spółdzielni. Zabierają mi mieszkanie. Co? No tak, po stażu mi dali jako zastępcę, teraz się okazuje, że to służbowe dla dozorcy. Chcą, abym się wyniósł, albo żebym sprzątał po sesji. A dużo masz klatek do sprzątania? Franz, weź to za mnie, muszę iść do prezesa. Jego teść jest szefem wydziału na Śródmieściu. Wiesz, ten Pękowski. Chciałeś mu kiedyś dać po ryju. To co, wezwę ją na jutro? Dzięki, ja lecę. Ty lepiej jedź do niej. Delikatnie i do kosza. W nocy i tak zamykamy sprawę. A gdzie ona jest? No gdzie? W domu dziecka, przecież nie trzymaj na parafii, nie? Angela! 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 Za co? Za jajco!
Angelika Wendt! Wstań! Pan porucznik chce z tobą porozmawiać. Cześć, Franz. Dzień dobry, panie poruczniku. Pięknie wyglądasz. Słuchaj, Franz, porozmawiajmy później o Bazylaku, dobrze? Siedzi w śledztwie. No to nie przeszkadzamy państwu. Do widzenia, panience. Kto to? Handlarz z łomem. Okej, najadłam się. Teraz możesz mnie przelecieć. Cześć, Franz. Grabek pytał się o ciebie wczoraj. Cześć, znajdę go. No co jest, nie chcesz mnie? Chyba nie odwiziesz mnie z powrotem. Nie wiem, co zrobię. To po co mnie wyjąłeś? Może po to, żeby cię nie zerżnął ten rzeźnik wszelka. Jeśli tak, to spóźniłeś się o 22 dechy. Masz jakiś dom, rodzinę? Mówią, że mam ojca księdza, a ty? Żonę mam. W Ameryce. Zostawiła mnie. Głupia cipa. Zabrała mojego syna. Mam jeszcze brata w Auckland, w Nowej Zelandii. To co tu robisz? Pytasz o brata czy żonę? O synka. Porządek tu robię. Fajny masz ten samochód. Żony. No ja myślę, że nie z pensji psa. Co ci jeszcze zostawiła? Nie, wszystko mi zabrała. Dlaczego odeszła? Normalnie, bo to zła kobieta była. A ty jesteś bez winy. Ja jestem święty. Szkoda, bo... Zjesz coś jeszcze? Komisję mi skurwysyny przysłani. Budowlaną. Dom na działce będą mi rozbierać, trzeba by na pewno z materiałów odpadowych. Faktur chcą. A kto, kurwa, tyle lat faktury trzyma? Wczoraj mówiłeś, że masz. Olot, się, kurwa, ode mnie odpierdol! Wasze zdrowie. A w Łodzi ta pieprzona komisja wywaliła tylko 20% stanu. Za to w Krakowie, kurwa, 70. Zawsze mówiłem, że trzeba ich było do lasu, póki jeszcze czas. A nie. Tak jest. Kompania zwartych oddziałów, trochę piachu i dużo worków. Przecież to się nie da jeść. Kotlet z psa. Trzeciej kategorii. Pomielony razem z budą. Suką. Wszystkich nie wyrzucą. Policję polityczną muszą mieć. Jak tam ta kurwa będzie się nazywać? No co? Jezuitów zatrudnią? Policję polityczną to oni między sobą wybiorą. Nas. Najwyżej na stójkowych wezmą. A? Żeby choć stójkowych. Wam to dobrze. Wy młodzi jesteście, a ja co? Na bruk? A gdzie ja teraz robotę znajdę, jak tylko przesłuchiwać umie? W polskich nagraniach. Idź tam, dziadek, na łowce talentów. No, kończcie flaszkę i do domu. W nocy ognisko. Dużo tego? O, ze trzy ciężarówki. Panie kapitanie, podporucznik Morawiec Waldemar ze szkoły w Szczytnie. Dobra, dobra, kwity jakieś masz? Tak jest. Cieszę się, że pan do nas przyszedł i tak dalej, chociaż... Jezuś, to był dyktator i menda. Ludzi to ja mam pełno, najlepszych, ale roboty widzisz żadnej. No i na co ci to, chłopie?
Interes jakiś załóż, no. Ten jakiś sklep z bronią. Albo seksshop. Jego też to był dyktator i menda. No zróbcie coś z tym, kurwa. Damy w mafii. Franz, piłeś najmniej, pójdziesz ze mną do szefa. A reszta spać, żebyście mi w nocy nie marudzili. Gajewski, wstawać! Policja! Polityczna! Dzisiaj puszczamy z dymem całą naszą pieprzoną przeszłość. Na brzeg powierzchni! To się dojaliso! Na przeciw winom! Na przeciw tankom! Myśmy je nasali! Gdzie je rzucali? Jarek Wiśniewski pan! Cztery! Jarek Wiśniewski pan! Cztery! Jarek Wiśniewski pan! Panowie się znają, nie muszę przedstawiać. Ha. Podawałem swoje nazwisko kapitanowi Stoprzykowi 11 razy w ciągu ostatnich 15 lat. Stoprzyk, co wy tam palicie? Ja? Radomskie. Ale jak pan major woli, to Franz ma kamele. Co ty mi pierdolisz za uszami, Stoprzyk? Na wysypisku, co palicie po nocach? A, takie tam szpargały. Budynek idzie do służby zdrowia. Nie, no to się pali takie faktury za odzież, za środki czystości, za materiały biurowe. Ja wiem, że to powinno iść na makulaturę, ale kto to teraz skupuje? Nie? Ja panu powiem, panie majorze, to była tajemnica. Stopczyk, wy wyżej wała nie podskoczycie. To nie róbcie sobie jaj. Panowie mówią, że akta palicie. Jakie akta? Panie majorze, czy pan chce nas przekonać tą farsą? Jaromił. Waldek, powiedz panom, o czym mówili na dole. Kapitan Stopczyk wraz z obecnymi tu oficerami umówili się kwadrans temu podczas libacji alkoholowej w stołówce firmy na palenie akt operacyjnych. Dzisiejszej nocy w miejscu mi nieznanym. Co wy na to, Stopczyk? Nie wierzę. Ja też nie. Co odpowiecie na ten zarzut? Olo, czujesz? Tak. Ale to nie gówno. To padlina. Jak taki zaczyna od kapowania, to na czym skończy? Na Powązkę. Wie pan co? I to jest kurwa skandal. Oburzający. To jest groźba pozbawienia życia. Domagam się natychmiastowego zawieszenia tych oficerów w czynnościach służbowych. Leżysz pan i robisz pod siebie. Wyleją nas. Nas bity pysk. Ale nie martw się. Otworzymy sobie sklep z bronią. Wiesz, kto nam da koncesję? Ten łysy ze Śródmieścia. Wolski. O, Polski. Drugi zawał jest na ręce. To seks shop. Ale jego miny nigdy nie zapomnę. Co, jakieś kłopoty? Nie mogłam dać sobie rady z zamkiem. Muszę ponumerować te twoje klucze. Poznajcie się. Olo. Angela. Strzała, Olo. Strzała, Angela. Fajny jest ten Olo, nie? Taki śmieszny. Dawno się znacie? Dawno. Ani razu nie dał mi do zrozumienia, że jestem gówniarą. Przecież jest w twoim wieku albo jeszcze starszy. Ojej, nie to chciałam powiedzieć. Rozumiesz? Jezu, ale ty piękna jesteś. Franz, chodźmy do łóżka. Przecież to głupie, że śpimy osobno. Nie daj się prosić. Nie zawiedziesz się, zobaczysz. No chodź, chociaż raz. Nie. Czemu?
bo jakoś ci nie ufam i jakoś cię nie kocham. Boże, to tylko seks. Coś ty taki święty. Ale spokój mi to. Ty się mnie brzydzisz, że spałam z tymi wszystkimi facetami. Nie. Brzydził mi się z siebie, gdybym ci to zrobił. Rozumiesz? A kiedyś, za 10 lat, pokochasz mnie? Pierwsza się o tym dowiesz. A jak? Spać. Idź spać. Piękny sprzęt, Waldziu. Co to od firmy dostałeś? Nie, od kolegi. Pożyczyłem. Bo co? Od kolegi? To ty masz kolegów? Mam. Uważaj, bo drogi. Drogi? Jezus! Jezus! Jezus Maria, ty! Ty kurwa! Ty! Co ty? Kompletnie ci odbiło? Jezus! Wy wszyscy jesteście pojebani! Was nie można sądzić, was trzeba leczyć. Aparat mi wyrzucił, kurwa. No i myślisz, że to są żarty? Że to jest jakaś gówniana gra o stołki? Co? Tu walej idzie o życie, rozumiesz? Ile ty masz lat, co? Co ty chcesz zrobić? Co chcesz zrobić? Zagazować 50 tysięcy agentów informatorów, tak? O to ci chodzi? Krwi ci potrzeba, gnoju jeden, tak? Ty, jak dorośniesz, to zrozumiesz, że polityka to nie jest dziennik telewizyjny. Polityka to jesteśmy my, tu, na tym wysypisku śmieci. Albo stąd uda nam się wyjść, albo tu zostaniemy na zawsze, palać się. Rozumiesz? Poszalałeś. Rozumiesz? Rozumiesz, kurwa, czy nie? Spudłowałeś z takiej odległości? Rozumiesz? Co się tak, kurwa, patrzysz? Nas tu nie ma. Chyba już pójdę, nie? Co tu będę tak sam siedział? Pan był świadkiem zajścia, kiedy to porucznik Żwirski użył broni palnej przeciwko jednemu z nowych oficerów na wysypisku miejskim. Nic mi o tym nie wiadomo. Spytajcie Ola, on będzie wiedział najlepiej, kogo ostatnio zabił. A pan mi nie udziela rad. To pan stoi przed komisją, a nie ja. Czasy się zmieniają, ale pan zawsze jest w komisjach. Czy jest pan gotów stać na straży porządku prawnego odnowionej demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej? Bezapelacyjnie, do samego końca. Mojego lub jej. To jest. Zamknąłem cię kiedyś? Wziąłem łapówkę i się nie wywiązałem? No co ci zrobiłem, że tak przysiadasz jak do swojego? Wyrzucili. Wyrzucili. Wszystkich zostawili, a mnie na pysk.
ale mam jeszcze dosyć znajomości, żeby cię kazać zamknąć. Whisky z kolą. A złoty zegarek też masz? To jednak każe cię zamknąć. Nie dasz rady. Byłem wyższy stopniem. Czekaj, czekaj. Czy jesteś z Lublina? Gross. Major. Gdzie ty, kurwa, jebana maczna? Tego, co pan chciał, to nie ma. Wódka może być? Mam pracę dla ciebie. Jaką? Za ile, nie pytasz? Powiesz jaką, to ja ci powiem za ile. Posiedzimy rok na bezrobociu, to inaczej będziemy gadać. Jestem mechanikiem, nie muszę być uborem. Jeszcze nie słyszałem, żeby któremuś z naszych dali pracę. Chyba jako wykidajło. Gorsze rzeczy się robiło, nie? A Franz Maurer gdzie? Świętuje służbę u nowych panów. Jednak go nie zwolnili. Na pochybel czarnym. Na pochybel. Czarnym i czerwonym. Na pochybel wszystkim. To jest ładny toast, co? Może za to z tobą wypiję. Zrobiłam kolację. Polędwice. Ale chyba wszystko już wystygło. Przepraszam, piłem z kolegami. Przenieśli nas do kryminalnej. Bez Ola. To źle. No, tylko dla Ola. Do szkoły trzeba by cię posłać. Znów mnie wszyscy będą pierdolić. No, to jest argument przeciwko szkole. Zazdrosny jesteś? Spadaj. Jak ci się podoba moje 17-letnie ciało? Ty stara dupa jesteś. Dlaczego ona cię zostawiła? Moja żona? Bo to suka była, mówiłem ci. Nie wiem, za co cię lubię, chyba za uśmiech. Uśmiechnij się. Co jest, koncert życzeń? Proszę. Nie chce mi się. Nigdy cię nie zostawię. Kann ich bitte zu Ende frühstücken? Sie sind von der Polizei, nicht wahr? Sie von der Stasi. Sie halten mich wohl für jemanden anderen. Sie wollten sich doch mit Gebrüdern Slabe, dem großen Marian und Zenon treffen und ihnen den neuen Kontaktsmann vorstellen. Der alte ist doch umgebracht worden. Unter uns gesagt, dem neuen wird es auch passieren. Schon ruhig bleiben. Diese Provokation fängt mich langsam an zu langweilen, Herr Offizier. Wir Brüder Slabi haben für Sie 25 Kilo Amphetamin hergestellt.
Sie verlieren diesen Stoff, den Kontaktsmann und das Geld. 200.000 Mark. Nicht wahr? Und Ihr Kollege, der sagt uns nichts Lustiges. Deutschland, Deutschland, über alles. Nazywam się major Bień i mam stopień majora. Od wczoraj jesteście moimi podwładnymi, a ja jestem waszym bezpośrednim przełożonym. Teraz jesteście w policji, a nie w Ubecji. Wiecie, jaka jest różnica? W Ubecji nic się nie robiło i brało się za to duże pieniądze. W policji trzeba będzie harować non-stop i nie będzie za to żadnych kokosów. Nikt nie będzie tu miał 30 nagan. Bo po drugiej wyleci nas bity pysk i też generał nie pomoże. No. Waldek, plan sytuacyjny. Maurer, zamknijcie drzwi. W nocy w motelu zdejmujemy szajkę przemytników samochodów. Kradną w Niemczech i przez terytorium naszego kraju przemycają do Rosji. Ciężkie pieniądze. Jak mi ktoś z was weźmie od nich działkę, to mu ją osobiście wetknę w gardło tak głęboko, że mu dupą wyjdzie. No! Co z tymi drzwiami? Ich kann das ein, zwei Tage aushalten. Ob du es aber schaffst? Dobry będzie, nie? Ty! Hör mal! Wann und wo holt ihr das Amphetamin ab? Spuck doch aus! Spuck doch aus! Spuck doch aus! Wann und wo? Wann und wo? Spuck doch aus! Wann? Wann? Wann und wo? Byłby ja, jakby bambus nie znał niemieckiego. Niech się bambus języka uczy, kurwa, niech się uczy! Ty mnie na to! Ty mnie na to! Mein Leben, komm auf mein Schloss mit ihm. Kannst du nur wieder schweben, es ist nicht weit von hier. Na działkę ładne miejsce, nie? Jutro skasujemy tego łącznika, to se kurwa kupisz wszystko. Razem z tą rzeką. Tamtych kominów. Tak. Myślisz, że nie kłamał? Z akumulatorem na jajach jeszcze nikt nie kłamał. Długo się trzyma, otwarcie, no. Nie wypłynie? Nigdy nie wypływali. Franz? Franz! Tu Jerzyk, zgłoś się. Franz, zgłaszam się, odbiór. Nic się nie dzieje, ciągle pali już 10. Franz, strasznie tu spicniałem od wiatru. Wyślij mi kogoś na zmianę, odbiór. Poproś nowego, tego akcja. Bez odbioru. O nic kapusia nie będę prosił. Niech mnie w dupę pocałuje.
Chłopaków z liceum najprzyjemniej było zdejmować. Sam wiesz, jakiego Pietra mieli. Tylko kurwa słowo powiedziałem, to już pakowali. Mokre ulotki i farby. Myk, myk i do kasy. Chyba, że dziewczyny były. One zawsze pyskate. Chłopaki to od razu wiedzieli, że tak czy tak, to im dołożymy. A one... Czy ja wiem? Może myślały, że im się uda? Ale dmucha. Dmuchał pan kiedyś w taką pogodę, panie kolego? E? Jak wtedy w Babimoście Waltera ubezpieczałem, to też tak wiało. Panie Franc! Panie poruczniku! Kawę panu przyniosłem. Panie poruczniku! Kawa stygnie! Ale mnie pan porucznik przestraszył. Co się tak drzesz? No kawę panu przyniosłem, stygnie. Dzięki. Pan porucznik to pewnie nie pamięta, ale myśmy razem w tę cholerną ulewę zdejmowali nadajnik na bloku na Mokotowskiej. W październiku 82. I co, do kryminalnej się przeniosłeś? U was to nie jest robota. Bywało, że na korytarzu na Rakowieckiej skutych kumpli spotykałem, to nie wiedziałem, co z oczami zrobić. Z ich? Wykłuć. A jak się będziesz tak darł na akcji, to cię przeniosą do drogówki. Dobre. O kurwa. To bydle. Łeb mi urwał. Nie macie prawa. Jestem docentem nauk politycznych. A fujara mu się majtała aż do kolan. No, bez przesady. No tak. W życiu większego nie widziałem. Ty tam dużo widziałeś. Franc! Franc! Co za burdel? Franc! A to gnojki! Zjechmy banderowców z... No co kurwa, wojna już się skończyła. Może pan sprawdzi, panie kolego. Może to pańscy coś tam nowego wprowadzili. Nareszcie! Co jest? Światło zgasił, albo wyszedł, albo po ciemku siedzi. To leć, człowieku, sprawdź, zdejmujemy go. Co jest, kurwa, mam sam iść? Zaraz dojdziemy, tylko ludzi pozbieram. Do dupy z taką robotą! Już ją łapałem za szufladę w przedpokoju. A ta cipa się wyrywa, bo zobaczyła moją czapkę na wieszaku. Zdejmujemy go. Może jeszcze przyjadą. Panowie, ruszcie dupy, bo Jerzyk sam poszedł. Student! Student! Co jest? Maurera wołaj, zdejmujemy gościa. Zadzwonić proszę. Do go wołaj, co to kurwa jest? Piknik? Gdzie jest młody? W barze, czeka na hamburgery. O, idzie. Młody, rzuć to i szukaj Franca. Poczekaj, kurna, zjem. Natychmiast, to jest rozkaz. Każdą wyjeżdża gnój jeden. A nasze gorzały się opie. Student! Gdzie jest Franc? Zadzwonić poszedł, no. To wołaj go, kurna, bliżej masz, nie? Franc! Proszę otworzyć. Policja. Panie, nie wygłupiaj się pan, tylko otwieraj. Chcesz pan, żebym wstydu panu narobił i ludzi pobudził? Panie, otwieraj pan, bo po klucz do recepcji zejdę. Panienki na wycieczce? W pracy, ty smutasie. Ale się nie przekonasz, bo cię na to nie stać. Cielęcinki, zaczekajcie. Daj, synku, ja to zrobię. Policja!
Otwierać! Otwierać, bo wyważymy drzwi. Chodzi o to, że nie mogłem się dodzwonić przez cały... dzień. Wody! Ale ja nie mam broni. Jezu, jest tu rusznikarza! Dawaj, młody, wchodzimy! Nie mam broni! Nie mam, kurwa, broni! Ej, młody, jaki my tu mamy kod? Nie wiem, kurwa, pistolet mi daj! Tu jest, kurwa, w naprawie! O Jezu, zostaw! Pójdź mnie, zamknij się! Tu model jedynka! Młody! Magazynek! Co robimy? A skąd ja, kurwa, mam wierzyć? Gdzie jest ten pokój? Zaraz. Front, drugie piętro za zakrętem korytarza. Ty, Franz, słuchaj. Dobra, jak ktoś się ruszy z giwerą, to zabij. Ty, ale jeszcze nigdy do nikogo nie strzelałem. Kurwa, żeż twoja mać, masz zabić każdego uzbrojonego skurwysyna, zanim on mnie zabija, rozumiesz? Dobra. Już nie ma opozycji. Teraz to kurwa twoi zwierzchnicy. Dziadka zabili. Pierdolę to. Co się tutaj dzieje? Co to kurwa jest? Co to kurwa jest? Mam zdychać za 2 miliony? Pierdolę to. Strzelali do mnie, rozumiesz? To co się gapicie? Nie po to studiowałem. Nie po to, żeby mnie zastrzelili. Co to kurwa jest? Mam to w dupie. O co tu chodzi? Co się kurwa zwolni? Strzelają do nas. Czy ty nie rozumiesz, co ja do ciebie mówię? Idą po mnie bez odbioru. Stój, bo strzelam! O Boże. A!
No, nieźle, nieźle. Jerzyk ma tylko złamany obojczyk. Koledzy z wydziału dali mu krew i myślę, że niedługo odzyska przytomność. Będziecie mogli państwo z nim porozmawiać. Kazak, proszę pani, stracił kawałek ucha. No i tego kontakt z nim jest utrudniony. Ale ten doktor, światowej klasy specjalista, to on mówi, że to tylko kwestia dni, aż wyjdzie z szoku pourazowego. Z młodym, to znaczy z Krzysiem, jest trochę gorzej. Ale lekarze robią, co mogą. Zabiję cię, ty skurwysynu. Spokój! Pierdolę to rozumiem. Kurwa, w grobie będę spokojny. Ty wiesz, dlaczego oni nie żyją? Wiesz? Wiesz, dlaczego dziadek i student, wiesz? Kurwa, bo ten skurwiel poszedł zatelefonować, rozumiesz? Kurwa! Rozumiesz, on musiał zatelefonować i nie było go! Ja miał, kurwa, czekać! Jezu! Kurwa, przecież z nami oni nie żyją, rozumiesz? No kurwa, nie żyją! Zamknij się, błagam cię! Błagam cię, zamknij się! Nie śmij mi, kurwa, nawet ust otworzyć, rozumiesz? Kurwa! 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 Już nikt przez ciebie nie zginie, ubeku pierdolony. Nikt więcej. Nikt. Kurwa, nikt. Nikt. Złożę na ciebie raport. A ja go nie przyjmę. W firmie nie donosi się na kolegów. Zrobię porządek z wami wszystkimi. Jak mnie będzie bolało. Przestań się wygłupiać. Ale przestaniesz. Wpuść mnie. To już. Cały? Mała. Obejmij mnie. Nie rękoma, wariatko. Nie umiem. Obejmij. Siemasz. Przepraszam cię. Co się stało? Dziadek i student nie żyją. Młody umrze lada chwila. Kazek zwariował, a Jerzyk jest ranny. Ciężko.
Pojechaliśmy do hotelu Max zdjąć jakichś przemytników samochodów. Ale to nie byli przemytnicy samochodów. Strzelali do nas jak do tarcz. Facet, którego obserwowaliśmy, rozpruli go, wyrwali mu język, wydłubali oczy. Wiedzieli, że jesteśmy glinami, a mimo to strzelali do nas jak do psów. Ale oni nie żyją. Co w firmie na to? Bień wypisuje raporty o konieczności użycia broni palnej w miejscu publicznym. Olo, w każdym normalnym kraju te skurwysyny byliby już ścierwem. Cicho bądź. Co chcesz zrobić? Ja jestem wyłączony. Dobrze napisał raport, że to przeze mnie ta rzeź. Olo, to jest dla ciebie szansa powrotu do firmy. Kim był ten, którego stuknęli? Jakiś Holender, podobno handlowo amfetaminą. U nas się mówi, że jeszcze 2 lata temu był obywatelem DDR i funkcjonariuszem Stasi. Pamiętasz Jaworskiego? No, jakiś lewus zawsze jeździł w delegacjach do DDR, wylali go. Popytam go. To jest fabryka, w której bracia Słaby produkują najpopularniejszą w tej chwili na Zachodzie amfetaminę. Odkąd Stasi zniknęło z rynku, są jedyni. Kto ci ich nadał? Jaworski. Znasz takiego? Tak. Podobno brał kolosalne łapówy od handlarza amfetaminą. Pewnie taka sama prawda jak to, że Franc miał strzelać do papieża. Zaraz go sam zapytasz. Olo, nie wierzy, że brałeś od nich łapówy? Sam w to nie wierzę. Brałem 12 tysięcy dolców rocznie. Teraz przyszła pora, żeby brać wszystko. Mama? Tyle kosztuje w Berlinie na Flomarku działka amfetaminy. Czysty interes, czysty zysk. No, i oni nam odstąpią ten interes. Ostatnio mieli pecha. Ktoś rąbnął im łącznika. Stracili szmali towar. Mocodawcy braci Słaby są już bardzo znudzeni. Jacy mocodawcy? Co cię to obchodzi? To są bardzo pewni ludzie. Chwilowo w Moskwie. Niedługo nas odwiedzą. A ci bracia Słaby, to ile mogą tego wyprodukować? Ile chcemy? 10, 20, 30 tysięcy. Brudny interes. Ale czysty zysk. Brudno tu. Przydałoby ci się nowe mieszkanie. Pojedziesz z panem prokuratorem Nawrockim do Krakowa. Spotkasz się z prokuratorem Żurawskim. Czaplińskim. Nawrocki jestem. Żwirski. Sprzedasz panu Czaplińskiemu los na loterię 3 słonie. Po ile? Po cenie. 5 tysięcy. A on ile wygra? 100 milionów. Poprosisz pana Czaplińskiego, żeby chemik wyszedł z pudła koniecznie przed pierwszym. A on będzie wiedział, o co chodzi. Mieszkanko ci się podoba? No to jedź. Co
Ale bryczka, co? Pan Gross obiecał mi ją spuścić za 40. Silnik 3000, turboładowanie, idealnie idzie jak po szynie. Coś się śpieszą z tym chemikiem, nie? Skoro są tacy hojni. Dawniej za pół tej sumy się ludzi zwalniało. No, albo akta ginęły. A człowiek miał za miękkie serce. Panie, złap się pan za to kółko, dobra? A coś pan taki nerwowy. Śpieszą się, bo rewizor z Moskwy przylatuje. Boją się, że umówi się z braćmi słaby, a nie z nimi. Wyobraź se pan, taka forsa, co? Ja to sobie tego nawet w banku nie wyobrażam. Zabierz mnie od tych gnoi i włącz mnie do śledztwa. A któż ty jesteś? Ty i ta cała banda ubeków. To przestań mnie traktować jak ubeka, a zacznij jak policjanta. Nikt cię nie traktuje jak policjanta. Nawet ci, co do was strzelali, bo do policjantów się nie strzela. Jesteś tylko szpiclem, któremu urwało się czerwone koryto. Przez 30 lat wysługiwali się mną tacy jak ty i Olo. A ludzie pluli mi na mundur. A teraz żaden z was nie będzie u mnie nawet popielniczek wytrząsał. I spać, Franz. Bień! Jeszcze tu kurwa wrócimy z Olem! Ask her whether she knows anything about the status of this building's mortgage. Czy ten budynek ma obciążoną hipotekę? Nie wiem. A gdzie znajdują się księgi wieczyste tej działki? Nie wiem. She knows nothing. By tomorrow, I want you to put together a full report on the actual physical condition of this building. Walls, ceilings, insulation, gas, electricity, and don't forget about Angela. The cooling. Precise plans. Franz, dobrze, że jesteś. Przyjechali z Ameryki. Chcą kupić twój dom. Sell it. Franz Maurer, I'm Craig Allison. Nice to meet you. Your wife asked me to help you get rid of the house and the car. If you have any problems, just phone me. And call me Craig. To twoje? Żony, nastawię wodę. Ty masz jakieś pieniądze? 5 milionów, niecałe. Ile wyciągasz z pensji? 3-4 z nadgodzinami. Bajańska suma. Na dwójkę wystarczy. Chcesz więcej? Nie. Szkoda tylko samochodu. Fajny był. Nie płacz, głupia. Nigdy nie lubiłem tamtego domu. Będzie nam jak w niebie. Kurwa, tak nam było dobrze. Chcesz mnie zostawić? Kochasz mnie? No to o co chodzi? No są braciszkowie słabi. Jeden mniejszy od drugiego, nie? To lepiej powiedz, kiedy chemika puszczę. 26. Coś się zaczyna dziać, panowie. Jedzenie.
wielkiego da się przekonać, ale Zenon to twardziel. O czym ty mówisz? Mówię, że Zenon słaby jest uparty i nic do niego nie dociera. Ale jakby go rąknąć, to i wielkiemu by rura zmiękła przy okazji. Kto to ma zrobić? Ten, kto potem pojedzie do Amsterdamu z towarem. Ile tego może być? 25 tysięcy działek po 100. Chcesz, żebym ja to zrobił? Zatrzymaj tam przy postoju. Zabiłeś kiedyś człowieka z bliska? Dobra, zrobię to. Samochód zatrzymaj, ma oryginalne papiery. 27 rano pojedziesz po chemika do hotelu i przybierzesz go do siebie, rozumiesz? I włos mu nie może spaść z głowy. Jak go słabi namierzą, to będzie jadka. Przepraszam. Odkąd zabrali mi samochód, nie mogę nigdzie zdążyć. Jeszcze musiałem zawieźć Angelę do jej koleżanki na Ursynu. Pilnujesz jej? Pilnuję? Nie. Dbam o nią. Nigdy nie myślałem, że po tej historii z Mileną będę jeszcze dbał o jakąś kobietę w moim wieku i żala. Ja ją naprawdę kocham. Tę gówniarę. Przepraszam cię. Weź mojego Wartburga. Nie będzie mi na razie potrzebny. Dzięki. Co się stało? W nocy zamelduje się Jaszczak Stanisław. Naprawdę nazywa się Roman Bluszcz. To chemik. Specjalista od farmacji. Zdejmiesz go i przymkniesz. Ale delikatnie, tak żeby nikt nie widział. Przetrzymaj go jakiś tydzień. To długo. Pogadaj z Jabłońskim. Jego przetrzymał u siebie w areszcie. Jabłoński to kutwa. Darmo tego nie zrobię, a ja jestem... Uważaj, Olo. Jak się dowiedzą, że byłeś ubekiem, pójdziesz do worka. Przymknij chemika. Resztą ja się zajmę. Olo, wystaw mi. Nie. Jeszcze nie wiem wszystkiego. O tym ich załatwimy. Obaj. Teraz zniknij chemika. Nie, nie, nie dam się wrobić. Kim był twój stary? Przeczytałeś moje akta, cwaniaku. Schwytał Markwickiego. No i co? Był najlepszym inspektorem dochodzeniowym w tym kraju. Ty przestań. Co, ja dziecko jestem? Myślisz, że mnie wzruszysz takimi historyjkami? Tu w hotelu jest facet, który może nas doprowadzić do tych skurwysynów. Idziesz ze mną, czy otwierasz drzwi przed gościem? Posłuchaj. Beku. Dobra. Zrozumiałem. Piękne miejsce. A jak ci się znudzi, to zawsze się możesz przenieść do archiwum. Jak się to rozniesie we firmie, to wlecisz na pysk i nie byś, że cię będę krył. Archiwum. Nie, ale wiesz, ja nie zamierzam... Zapnij dziób. To tutaj. Kurwa, kim jesteś? Kurwa. A wy?
Loż, co ty robisz? Powinieneś być w pierdlu. Ja mam chore serce, wezwij karetkę. Nie wrzeć z kurwy, syn, to ty nie masz serca. Wysłałeś brata na szafę. Proszę ci karetkę! Franz, zostaw domu z chorym. Zbij lekarza. Franz, wezwijmy karetkę. Mam zawał, zabijesz mnie. A zdychaj, kogo to obchodzi. Przestań do cholery, co ty kurwa robisz? Przecież on na zawał. Ja to wytrzymam, ty nie. Kto cię wyciągnął? Kto cię wyciągnął? Jeżeli powiem, to mnie zabiją. No jak nie powiesz, to ja się zabiję. Kto cię wyciągnął? Kto? Kto? Nawrocki. Prokurator Nawrocki, jego pytaj. Dzień dobry. Szczęść Boże. Czy z panem prokuratorem Nawrockim mogę mówić? Chory. Leży w klinice. Mąż wylewu dostał czy coś. Może pan nie palić, bo pan płoszy ptaki. To ja zostawię mu wezwanie. Jak wyzdrowieje, to niech się do nas zgłosi. Jesteście ze schroniska dla zwierząt? No, pensjonariuszami. Spóźniliście się. Nocy chemika zdjęła policja. Nawet mi o tym nie mów. Kurwa mać! Chemik ma być wolny! Skurwysynu! Kto go zdjął? Słyszałem, że Franz. A pies. Dasz mu 10 tysięcy do ręki. Ręce ton może mieć za krótkie. Przyleciał. Który? Ten z kwiatami. Ani ci, ani bracia słaby nie mogą nic wiedzieć o chemiku. Rozumiesz? Hej! Mówię do ciebie. Rządcowi powiesz, że albo chemik będzie wolny, albo on martwy. To jest twój przyjaciel. Nie. Lubimy się. Rewizor rozmawiał dzisiaj z braćmi słabymi. Nic nie wiedzą o chemiku, ale my nie możemy czekać, rozumiesz? Jest. Ta mała to kto? Nikt. Kurewka taka. Franz się w niej zabujał. Jak to zabujał się? Znaczy, kocha ją, ta? Ty ją dobrze znasz? Spotkaliśmy się parę razy na kolacji u Franza.
No to Olu, pogadaj z Francem i załatw sprawę chemika. Bo inaczej my będziemy musieli załatwić Franca, rozumiesz? I spotkaj się z tą małą. Może ona go też kocha. To nam pomoże. Gdy odeszli czerwoni, pojawili się czarni, to ten burdel zamienili na cyrk. Stresowanymi pieskami biegającymi dookoła areny. A potem zobaczyłem ciało studenta. Z dwiema kulami w głowie. A student miał odwagę zwolnić się ze służby i zostać zwykłym gliną. Ale jeszcze, jeśli mogę prosić. Myślałeś kiedyś o pieniądzach? O dużych pieniądzach. Żeby je zdobyć. Milion baksów na przykład. Olo, jeśli my nie powstrzymamy tych sukinsynów, to znaczy, że naprawdę jesteśmy materiałem odpadowym. I nasze miejsce jest na wysypisku śmieci. Do czego my się w ogóle nadajemy? Jeśli nie będziemy policjantami, to będziemy nikim. Po co? Ktoś się rodzi księdzem, ktoś kurwą, a ktoś inny złodziejem. Czasami ma to dobre strony, bo się można poznać. Nie jestem nią. Czego chcesz? Kawy? Kolego, daj tego w szarym gangu, przy dużym stole z ptakiem. Tego tyłem. No i co z tym Francem? Zwolnił chemika? On nie zwolnił. Ale jeszcze z nim pogadam. Teraz to już ja z nim pogadam.
Tak? Miał. Cześć, maleńka. Dla kogo teraz miałczysz? Przecież wiesz. Nie, nie wiem, powiedz mi. Nie, nie powiem. Po prostu powiedz. Jestem dość stary, wiesz. Nie potnę się. Przecież wiesz. Nie, nie wiem. No. Kto to jest? Nie będę krzyczał. Nie bój się. Wiem, że nie będziesz krzyczał. Ty nigdy nie krzyczysz. Kto to jest? No wiesz. Kto? Olo. Nie chcę mi się z tobą gadać. Coś poważnego, tak, Ju? Bardzo poważnego. Chodź, 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 wsiadaj, wsiadaj. Chciał pan ze mną mówić? Nie mam zbyt wiele czasu, bo czekam na brata. Zdążymy. Sam na sam. Nie rozumiem. Dla siwego robię, rozumiesz? Musimy pana zrewidować. Rewizor nie może prowadzić interesów z dwoma. Będzie musiał wybierać. Wybierze siwego. Siwy daje lepszy procent, bezpieczniejszy przerzut. I najlepszego na świecie farmaceutę. Chemik. Szukamy go wszędzie, ale siwy gdzieś go ukrył. Chemika mam ja. Ile? Milion. Za 10 000 będą dla mnie pracować najlepsi specjaliści z zachodu. Milion nie za pracę chemika, ale za jego oczy. Brat się nie zgodzi. Ale spróbuję z nim pomówić. Obawiam się, że będzie pan musiał podjąć decyzję sam. Chory jestem. Na Wrocki gdzie jest? A co, nie zgłosił się? Gdzie jest? W klinice MSW. Skoro się nie zgłosił, to tam musi być. Co ty wyprawiasz, Franz? Nie wiem, a co? No, co jest? Trupa nie widzieliście? Do budy z nim! No widzisz? Już plotą, już gadają. To podobno ktoś ważny. Kiedyś.
Przyjechaliśmy. Franz, przyjechaliśmy. Napijesz się wódki? Co? Żartowałem. Tak zawrócić, nie? Po co? Nie wiem, kurwa, po co. Franc jakiś dziwny był. Kaliewski, zawieź mnie do domu. A jak masz przeczucia, to se sam wróć. No jedź! No, panie Nawrocki, żyje pan jeszcze? Co jest? Zabieg? Nie, już nie warto. Wezwę pielęgniarki. Połamiesz mi palce, łobuzi jeden! Na pewno nie tu. Znam lepsze miejsce. Tu będzie świetnie. Bluszcza znasz? To nie ja go wydałem. Nie przeze mnie wpadł. To przypadek. Albo ktoś inny go wydał. Ja mam wezwanie na policję. Mogę ukazać. Nie musisz. Sam się wysłałem. Ty? Pan jest z policji? Jutro złożę skargę w prokuraturze na pana. Panie, jak panu tam? No, niech pan okaże legitymację służbową. Tym bardziej, że robi to pan po raz ostatni. Niech pan wie, że Breżniew nie żyje i skończyło się wasze sobie państwo. Co pan sobie wyobraża? Kto ci zlecił wyciągnięcie Bluszcza z aresztu śledczego w Krakowie? Panie, nie będę zeznawał w takich okolicznościach. Kto? W 20 lat nie natknąłem się na takie nadużycie władzy. Kto? Łamanie praworządności. Kto? Zauważam,
Organizacja strażową uznać za przestępczą obecnie, ja pierwszy ogon! Nie! 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 To Olasz Wirski wiózł pieniądze. Ja byłem za kierowcę. Spytaj Olasz Wirskiego. Umieram. Pozdychaj. W dniu 30 bieżącego miesiąca ponownie przed komisją weryfikacyjną stanął Franciszek Maurer. Dotychczasowy przebieg służby badanego nie wskazuje, że może on w nowo odrodzonym państwie polskim stać na straży porządku publicznego i pełnić zaszczytną służbę oficera policji państwowej. I w związku z powyższym zostaje zwolniony ze służby ze skutkiem natychmiastowym. Panie Maurer, proszę zaczekać. Ja jeszcze nie skończyłem, panie Maurer. Przeciwko panu zostaje wszczęte postępowanie dowodowe. Prezent. Dzięki. Ale i tak nie mam magnetofonu. Nic pilnego, jak wejdziesz, to posłuchasz. Przykro mi, że straciłeś pracę, wiesz? Nowe. Dzięki, że wróciłeś wtedy. My, psy, musimy się trzymać razem. Franz. Będę za ciebie robił porządek. Wiem. Mnie zamieć na oddzielną stertę. Spóźniłeś się. Pięknie wyglądasz, Franz. Pijesz? Przykro mi, że straciłeś robotę. Chociaż z drugiej strony jednego ubola mniej. Giwery potrzebuję. No? Swoje musiałem zdać. Słuchaj, Franz, co ty chcesz mnie wrobić, co? Spokojnie. Teraz jestem zwyczajnym bandytą. Ale ty jesteś uparty. Wsiadaj. Odpierdol się, bo zawołał policję. To ja jestem policja. Ty jesteś nikim. Wsiadaj, bo ci łeb rozwalę. Ty kurwa, to by do końca odpierdolił. Co ty chcesz mnie załatwić w biały dzień? To jest tu świadków. Co ty myślisz, Firusie, jeden, że nie przestraszysz? Myślę, że cię zabiję, jak nie wsiądziesz. Pan chciał ze mną mówić?
Pan wybaczy, że będę pracował, ale mam pilną robotę. Trumnę dla brata szykuję. Pan mówi, ja słucham. Mają nad panem przewagę. Mają kontakty ze służby i doświadczenie. Potrafią znaleźć, wyśledzić, zaplanować i zabić. Byli szkoleni. Byli dobrymi ubekami. Byli w najlepiej zorganizowanej mafii na świecie. Ta robota to dla nich rutyna, a dla pańskich chłopców ze strzelbami to szczyt możliwości. I co pan radzi? Wynająć takich jak oni, pozbawionych zajęcia ubeku. To dlatego przywiózł mi pan tego dymika. Nie trzeba go grzebać. Trzeba go kupić. No nie da się kupić, będzie się bał tamtych. Tamtymi to ja się zajmę. Usunę ich za pół balon. Sam? Sam. Jak pan to zrobi? A zabiję ich wszystkich. Dobry wieczór, grażdanie. W czym dzieło? Zdravstvuj, Saša. A róże u ciebie jest? Это что? Пылесос, а? Кто там? Ух, пан, где местечко? Pewnie do taty. Tata, tata, pan steczko do ciebie. A, już otwieramy panu steczko. Uwierzcie, gości mamy. Nie mam w co. Jak się wstydzisz, to mi kup. Co jest? Rewizor chce zobaczyć fabrykę. Здесь никого нет. Не встречают нас, не по-польски. Теперь давай, мистонт. Что он сказал? Что надо удирать. Полиция ловушку построила. Ну, граждане, мы не потому вам столько платим, чтобы полиция на нас ловушки строила. Зови великого брата. У меня нет времени. Самолет в 6 часов улетает. Masz gościa z Moskwy! Wielki! Nie rób mi wstydu! Wypierdalać.
kto umarł, ten nie żyje. Franz, nie wygłupiaj się. Przecież jesteśmy przyjaciółmi i znamy się prawie 20 lat. Co ty myślisz, że to ja strzelałem? To nie ja, to ten Świr. Ja tylko wykonałem wyrok na skurwysynie. Błagam cię, Franz, uspokój się. Przecież sam mówiłeś, że trzeba robić porządek. No? Myślisz, że ja zdradziłem? Ja nikogo nie zdradziłem. Ciebie nie zdradziłem, Franz. Przecież parę razy chcieli cię stuknąć. Nie pozwoliłem im. Franz, na co miałem czekać? Robiłem to samo, co ty. Na sądy miałem czekać? Skoczyłem do gardła skurwysynom. Pierdolisz. Nie, przysięgam ci. Mówię prawdę, Franz. Pierdolisz moją kobietę. Dlaczego? W imię zasad, skurwysynu. Tak. To ja. Kto? Angelika. Nie chcę mi się z tobą gadać.